Jest on osobą numer jeden, jak chodzi o samorządność i to w skali chyba ogólnopolskiej, a nie tylko małopolski, bo pamiętam Kazimierza jako przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, tuż po 1989 roku, uczynił on w tej instytucji, Filar samorządności. Były to pierwsze momenty odrodzonej samorządności w Polsce po systemie komunistycznym, który zlikwidował samorządy. No i Kazimierz się tutaj wyraźnie wyróżniał, nadając temu stanowisku odpowiednią rangę. Był osobą, która Podejmowała liczne cenne inicjatywy. Przecież pamiętam były to czasy, kiedy należało opracować wszelkie podwaliny samorządu typu e, różnego rodzaju e, regulaminy, statuty e, Urzędu Miasta i tym podobne rzeczy. I Kaziu tutaj rzeczywiście bardzo duży wkład wniósł. No a obecnie jak wiemy również udziela się na niwie troszeczkę wyższego szczebla, czyli samorządu wojewódzkiego. Jego osoba utkwiła mi w pamięci jako człowieka bardzo odważnego i bezkompromisowego, albowiem był on ofiarą w stanie wojennym czystek w wymiarze sprawiedliwości, o ile to w ogóle wymiar sprawiedliwości można było nazwać w systemie komunistycznym. Mianowicie, jako szef Solidarności Sędziów, został usunięty ze stanowiska sędziego. No i od tej strony właśnie Kazimierz mi też utkwił w pamięci i stąd też mieliśmy dla niego ogromne uznanie i szacunek. I najlepszy dowód, że takie uznanie i szacunek były, to jest to, że przyjęliśmy go do swojego samorządu adwokackiego, został wpisany na listę adwokatów.